Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj gości Marta Remplewicz, współzałożycielka firmy Kosmetyki Dla. Dzień dobry, witam serdecznie. Marta, ponad 10 lat temu razem ze swoją przyjaciółką Zosią Marciniak założyłaś firmę Kosmetyki Dla. E, powiedz, skąd w ogóle wziął się pomysł na tę działalność? Ojej, jak to dawno już. E, pomysł przyniósł życie, znaczy tak... E, Kosmetykami to interesowałam się od zawsze. Też taki był kierunek studiów, bo ja skończyłam chemię, właśnie taką związaną technologię związków biologicznie czynnych i kosmetyków na Politechnice Warszawskiej. I pomysł później Ziół, bo to właściwie jest to, co jest kluczowe w naszej marce, czyli zioła, przyniosło życie. Miałam problemy z powtarzającym się zapaleniem gardła i Historia była prosta, czyli tak, najpierw takie standardowe leczenie u lekarza, jeden antybiotyk, drugi, trzeci, no i później zaczęłam myśleć, że w, skoro w krótkich odstępach czasu przyjmuję ten antybiotyk, czyli coś jest z organizmem nie tak, trzeba go jakoś wzmocnić. No i pytam się y, lekarza, co mogę zrobić. On mi nie podpowiedział, ale zaczęłam szukać. I to było bardzo dobre. Znalazłam lekarza właśnie medycyny akademickiej, który dodatkowo wspomagał właśnie leczenie ziołami. I to było zbawienne, bo on właśnie przy tym zapaleniu kolejnym gardła polecił mi do picia zioła, bardzo proste, bo podbiał babkę lancetowatą i pamiętam, wtedy powiedział mi, i dietą ma być kasza jaglana. Uwierzcie mi, że te Pewnie z 12-11 lat temu nie było tyle przepisów na kaszę jaglaną, co mamy dzisiaj. Ja jadłam tą kaszę jaglaną samą. Ona była tak niedobra, ale mówię dobra, jak mi kazał, to to zrobię, żeby być zdrową. Później zaczęłam dodawać sobie tam warzywa jakieś i już było lepiej. Ale. Po krótkim czasie znowu jest to zapalenie gardła i z taką pretensją i reklamacją mm -hmm. do niego mówię: Tak, jak to, panie doktorze? Miałam być zdrowa, ja się tu poświęcam, jem tą niedobrą kaszę jaglaną, a tu znowu jestem chora. A on mówi: Tak, spokojnie. A ile czasu pani jakby. zatruwała organizm chemią. Znaczy nie mm -hmm. chodziło o zatruwanie, chodziło o osłabianie tego mm -hmm. organizmu, tego układu immunologicznego, więc teraz organizm potrzebuje czasu, żeby się zregenerować. Wzmacniamy układ odpornościowy. Proszę powtórzyć kurację przy tym zapaleniu gardła. Będzie lepiej. Ale to rewelacja, że w ogóle trafiłaś na takiego lekarza, bo chyba większość to po prostu przepisuje nam tabletki, które ktoś tam im podpowiada, zostawia jakieś firmy farmaceutyczne i tyle. I się nie przejmuje już, czy te tabletki działają, czy nie. Jak nie działają, to inne tabletki. Znaczy, do o, do, to ja to też już patrzę na to inaczej, tak? Y mamy tak, że lekarze mają jakieś procedury, tak? mają schematy leczenia, w związku z tym też nie mamy się co jakby tam udziwić. Natomiast mamy naprawdę dzisiaj bardzo szeroki wachlarz właśnie i lekarzy, którzy są bardzo świadomi, którzy coraz częściej się mówi o tym, to tak jak Hipokrates mówił, tak? że dieta jest twoim lekarstwem i bardzo dużo dzisiaj osób zwraca uwagę na to, że naprawdę ta dieta może mhm. zrobić kolosalną Jesteś robotę. Jesteś tym, co jesz. Dokładnie. A no i tak się... A, no mm -hmm. właśnie to No to i tak sobie. się zaczęło. Ta, zaczęła się ta miłość do ziół i tak sobie myślę: kurczę, jak one mi tak pomogły, to może zrobimy zosia właśnie już do Zosi to mówiłam, bo Zosią, yy, Zosia też jest po chemii i pracowałyśmy w jednej z najstarszych firm kosmetycznych razem, yy, więc miałyśmy takie doświadczenie też praktyczne, co było bezcenne. Miałyśmy też szczęście do osób, które bardzo chętnie dzieliły się z nami tą wiedzą praktyczną przy produkcji kosmetyków. Dzisiaj to bardzo doceniam. I z jedną pań, cały czas mamy kontakt, i konsultujemy różne rzeczy. To jest też fantastyczne. I pamiętam wtedy mówię tak, skoro te zioła nam tak pom mi pomogły, to mówię, chodź Zosia, zrobimy tak, że zamienimy taką zwykłą wodę, której w kremie, czy w balsamie potrafi być 80% nawet na ten napar ziołowy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. I Zosia pamiętam, i ona to powtarza, że z takim trochę... Lekką notą dystansu. Tak, nieśmiałości. <grym> <grym> ale z dała mi duży kredyt zaufania i powiedziała, no dobra, no to spróbujmy. Ale, mówię, ale dziś powtarza mi taką myśl, ale wiesz, zawsze miałam z tyłu głowy, dobra, najwyżej wrócimy do tej wody. No i powstały wtedy pierwsze właśnie produkty, kremy do twarzy właśnie, gdzie zamieniłyśmy tą czystą wodę na napary ziołowe i dodałyśmy je do emulsji. No i były testowane na najbliższych. Osobie akurat, kuzynce mojej, która miała problemy z trądzikiem łojatokowym, takim młodzieńczym, ona już przetestowała dużo i naturalnych, i nienaturalnych środków, w związku z tym była już otwarta, że wszystko przetestuje, bo to naprawdę tak ten krem ani nie pachniał specjalnie, był też takiego koloru beżowo-różowego, ze względu na ten napar ziołowy, który daje swój kolor, tak jakbyśmy zaparzyli sobie zieloną herbatę, tak, no to ona już nie jest przezroczysta i ten kolor też akurat przechodził. W związku z tym, ale mówi, dobra, spróbuję. I ja się nic jej nie pytałam, nie interesowałam, mówię tak, bo nie będę naciskać, tak. No i co, już, już, już pomogło? Yy, zostawiłam to. I ona rzeczywiście po jakimś czasie wróciła i mówi: Słuchaj, Marta, no, rzeczywiście jest lepiej. Yy, te zmiany są dużo mniejsze. Yy, nie, nie są tak bolesne te zmiany trądzikowe. No i ta skóra widzi ewidentnie, że się uspokoiła. No i do mnie mówi: No, to wiesz co, no to daj mi dla koleżanki. A ja mówię, no nie, tak to nie działa, bo każdy kosmetyk musi mieć badania, musi mieć y, odpowiedź, Tak, mhm. tak. Musi mieć szereg badań, ocenę bezpieczeństwa. W związku z tym, że też pracowałyśmy już w firmie kosmetycznej, no to też wiedziałyśmy, jakie to są dokumenty, jaka to jest odpowiedzialność producenta. W związku z tym ja stwierdziłam, że nie, no, no tak to nie będziemy działać. Mówię, Zosia, no to co? Jak to działa, to choć spróbujemy. No, i spróbowałeś. Jak wygląda proces tworzenia Waszych kosmetyków, bo wiem, że udoskonalacie cały czas te swoje receptury? Znaczy tak, te receptury, które powstają, to są, tworzymy kolejne, bo zaczynałyśmy od kremów do twarzy. Teraz mamy już i szampony, i odżywki, takie ziołołosty. Lżejsze krem, bo te pierwsze to były takie, można powiedzieć, cięższe. Natomiast mamy i teraz taką serię chemoterapii z pączkami modrzewia, która jest taka bardzo lekka, ale super przez te pączki działa. Jak powstaje proces stworzenia, to jest bardzo ciekawe. Zawsze jest, idea zazwyczaj idzie od klientów naszych kochanych, którzy mówią właśnie: Dziewczyny, a nie macie tego, nie macie szamponów, dziewczyny, a nie macie balsamut działa. No i wtedy, no dobra. I jeszcze bardzo dobrze, jak mówią. Dlaczego i po co by chcieli mieć ten produkt? I właśnie z szamponem było tak, że głównie pisały do nas kobiety, które miały problemy z wypadającymi włosami. Natomiast ani ja, ani moja mama miała zawsze słabe włosy, ale nie miała nadmiernie wypadających. I, ale ja natomiast miałam przetłuszczające się włosy i miałam już taki etap, że myłam je codziennie. I mówię tak, ponieważ jestem leniwa, i mówię tak, nie, no ja codziennie to mieć włosów nie będę. Więc zaczęłam tworzyć właśnie kosmetyk, który, szampon do włosów, który był mi. Tak jak kiedyś? Pamiętasz, jak byłaś mała, to ile myłaś razy w tygodniu? Raz w tygodniu, pewnie. No mhm. właśnie, dzieciaki myją raz tygodnią. Ja też bym tak chciała raz w tygodniu umyć włosy i mieć z głowy. No i zaczął się proces tworzenia, który był bardzo długi. Z szamponami naprawdę bardzo długo, żeby osiągnąć ten efekt. Pamiętam właśnie, jak poznawałam rośliny. Oczywiście ja się uczę cały czas o ziołach. Właściwie pewnie od 14 roku, to już 8-9 lat. Yy, cały czas poszerzam tą wiedzę. Śmieję się, że więcej niż studia chemiczne, ale rzeczywiście yy, yy... Bardzo wiele te rośliny uczą cierpliwości i tego, w jaki sposób muszą działać synergicznie, że te połączenia roślin to nie jest takie przypadkowe, że dobra, łączę to, bo działa, to właśnie było na przykład z szamponem, tak. Połączyłam roślinki, które mają działanie garbnikowe, czyli ściągają ujścia gruczołów łojowych i powinny niwelować wydzielanie łojotoku, czyli pracy gruczołów łojowych, ale dodatkowo dałam też takie śluzowe, które miały się pięknie nawilżać. Ale śluzy z garbnikami się nie lubią. <grych> I tak jak znajdziemy rośliny, w których rzeczywiście można znaleźć w składzie fitochemicznym i śluzy, i garbniki, i to gra, ale jeśli my połączymy dwa takie rodzaje roślin, to niestety ani jedno, ani drugie nie zadziała i po prostu nie było tego efektu, i te włosy normalnie się przetłuszczały też codziennie. No i drogą prób i błędów doszliśmy, mamy szampony, więc. To jesteś prawie jak szeptucha, znając właściwości roślin, bo przecież tak naprawdę to wracamy tutaj do naszych korzeni, nomenomen. No dawniej kobiety głównie bazowały na naszych polskich ziołach, które są cudowne. Dokładnie tak. Ja pamiętam, właśnie to też historia z życia moja babcia. W wieku kilkunastu lat, już tak pewnie koło liceum, stwierdziłam, że no wszystkie koleżanki farbują włosy. No to ja też pofarbuję sobie włosy. I babcia mówi tak, słuchaj, to idź z jakąś koleżanką do, fryzjerkry, do fryzjera, do fryzjerki i zobacz jak to wygląda. No i ja poszłam, no i to trwało bardzo długo, tam dwie, trzy godziny siedziałyśmy. I ja mówię tak, nie no babciu, to ja tyle czasu, to ja nie dam rady tam siedzieć. Babcia oczywiście mnie znała, że jestem bardzo niecierpliwa i sprytnie to wykorzystała. Ale ponieważ włosy mi ciemniały, tak jak tradycyjnie małe dziewczynki mają jasny blond, a później tak mysieją, ja to mm -hmm. nazywam, prawda? Ten blond się zmienia. I babcia mówi, no to słuchaj, jak nie chcesz mieć takiego ciemnego blondu, no to płucz rumiankiem. I rzeczywiście, ja robiłam sobie ten napar przez całe liceum. Po każdym myciu tym naparem przepłukiwałam i ten kolor, naturalny blond się zachował. Więc to też było takie doświadczenie, które do dzisiaj pamiętam. I rzeczywiście te babcie, nasze prababcie, mnie to zachwyca, że one nie zgłanały takich składów fitochemicznych, bo dzisiaj to mamy super. Ja wiem, że dobra, jest roślinka, jest rumianek, on ma azuleny, hamazulę, substancje łagodzące. Ja sobie to biorę na chromatograf, badam i wiem. A one nie miały chromatografii. No właśnie, skąd to wiedziały? Do chyba lata doświadczeń i myślę, że obserwacja w ogóle przyrody mm. i zwierząt. Piękne, y, ale ta miłość do ziół y, zaowocowała też innym dzieckiem niż kosmetyki dla, czyli aplikacją, którą niedawno uruchomiłaś. Tak, uruchomiłyśmy właśnie aplikację y, ziołowe przepisy. Jest i do pobrania i w Google i na Google App i App Store. E, więc śmiało można pobierać. Aplikacja jest darmowa. Co się nas bardzo cieszy, i nie ma tam żadnych reklam, więc spokojnie, bo też się osoby mówią, że jak jest darmowa, to jest. Ale to było takie z potrzeby serca. Bardzo dużo osób się nas pytało, dziewczyny: no dobra, a co mogę zrobić z tej roślinki, bo mam w ogródku, albo z tej? Bo ta, jakby moda na zioła. Rośnie i to jest wspaniałe, mm, bo pamiętam właśnie, jak zaczynałyśmy 10 lat temu, to jak stałyśmy gdzieś na jakichś targach z kosmetykami, to osoby podchodziły i mówiły, wziąła, mmm, to nie dla mnie to nie działa. Będzie nieskuteczne. Nieskuteczne, mhm. za słabe. Ja potrzebuję naprawdę czegoś mocnego. A dzisiaj ten trend się fantastycznie odmienił i szukamy tych naturalnych produktów i super. No i właśnie chcieliśmy zachęcić w taki też sposób, że. Będąc na spacerze w lesie, gdzieś, możemy, albo w ogródku, może mamy na przykład, albo możemy sobie posiać te łąki kwietne, które są teraz tak modne. Możemy sobie posiać taką łąkę kwietną i później z niej zbierać roślinki, i z nich przygotowywać sobie różnego rodzaju, właśnie, preparaty, czy to napary, jakieś maceraty, właśnie do pielęgnacji skóry włosów, paznokci, więc i to jest po prostu, y, mamy tam w tej aplikacji podział na problem, czyli ktoś, kto szuka do cery trądzikowej, kto szuka na przykład do włosów właśnie wypadających, przetłuszczających się i są dane rośliny, które można właśnie albo zebrać, albo sobie posiać, nie w tym roku, to może w przyszłym roku i po prostu z nich sporządzić sobie własne, takie naturalne kosmetyki. Może ja to nazywam bardziej preparaty niż kosmetyki, Dlatego, że one w większości są nietrwałe. Wszystkie napary, wiadomo, mogą, mają taki okres ważności 24 godziny. Trzeba je trzymać w lodówce, więc trzeba je szybko używać, ale też można na bieżąco przygotowywać. Ale to jest też ważne, że te napary roślinne możemy korzystać nie tylko wewnętrznie, tak jak dotychczas herbatki ziołowe, mhm. bo wiadomo, mięta, melisa, ale też i na zewnątrz nam pomogą. Dokładnie. Przy ziołach jest tylko jeszcze, tylko dodam jedna zasada że należy się kierować cierpliwością. Efekt będzie, ale mhm. potrzeba czasu. Potrzeba czasu, ale z drugiej strony pewnie efekt będzie trwalszy, bo organizm dostaje naturalne środki, a nie chemia, która jednak w naszym organizmie w dużym stopniu się odkłada. Generalnie rośliny działają na takiej zasadzie i to co podajemy też właśnie, że staramy się przywrócić ten naturalny stan czy to skóry, czy włosów, takich jak na przykład właśnie z tym przetłuszczaniem się. Chodziło o to, że jeśli wyregulujemy pracę gruczołów łojowych, to one nie będą tak pędziły, nie będą tak gnały, yy, nie będą produkowały tyle tego sebum, które przecież one produkują po to, żeby nas chronić, nasze włosy, prawda? Ten, to sebum, które jest na powierzchni włosa, to chroni nas przed działaniem czynników zewnętrznych. Natomiast przy nadprodukcji pojawia się właśnie to przetłuszczanie i chodzi o to, żeby wyregulować, czyli uspokoić to gruczoło łojowe, żeby one tak nie pędziły i zwiększyć nawilżenie. Ale to coś w, w tym jest faktycznie, y, mojej córce doradziła właśnie wspaniała fryzjerka, żeby przestała myć włosy co drugi dzień, mhm. żeby zaczęła myć raz w tygodniu, mhm. przetrwała ten pierwszy kryzys, kiedy no, włosy nie będą mhm. wyglądały zbyt fajnie, y, ale że mhm. potem właśnie ten organizm wszystko sam sobie ureguluje i teraz faktycznie nam wystarczy, żeby myła raz w tygodniu i jej włosy wyglądają pięknie. Tak, tak, to nawilżenie, To nawilżenie naprawdę robi dużą robotę. Mm -hmm. Fajnie, że ten trend do natury wraca. A powiedz, bo zaczynałyśmy mniej więcej w tym samym czasie prowadzić firmę. Jak ty oceniasz tę minioną ponad dekadę już swojej działalności? Co prowadzenie firmy zmieniło w Twoim życiu? Co zmieniło? O, to jest bardzo trudne pytanie. <grym> <grym> znaczy, to jest w ogóle jedna, ja uważam, jedna wielka przygoda której nie zamieniłabym na nic, mimo że nie zawsze było dobrze. Yy, oczywiście były wzloty i upadki, yy, były marzenia, do których, czy cele, do których bardzo dążyłyśmy, i yy, olbrzymie ilości pracy to wymagało. Tu głównie chodzi o sprzedaż, tak? bo generalnie to, że mamy wiedzę, że umiemy to wyprodukować, to nie jest takim jakby dla nas dużym wyzwaniem. Mamy też własny zakład produkcyjny, więc to mamy gdzie to zrobić, kiedy to zrobić, więc nie jesteśmy gdzieś tam zależni od tego, że musimy podzlecać tą produkcję, czekać. Mamy niestabilność tych dostaw, więc wszystko jest we własnym zakresie, więc to, to jest łatwe dla nas. Natomiast cały proces sprzedażowy, marketingowy, mimo że ja skończyłam MBA, to, to było olbrzymie wyzwanie. I ten czas w ogóle to chyba to prowadzenie firmy to głównie nauczyło mnie cierpliwości tak, że, że niezbędny jest czas, żeby osoby się przekonały do produktów, i jeśli już się raz przekonają, to ja się śmieję, że zioła uzależniają, bo wracają. Nawet jak na chwilę nas zdradzą, tak powiem, odchodzą, kupują, próbują inne produkty, to po jakimś czasie wracają. I naj. Cudowniejsze jest to, jak piszą to do nas, takie wyznanie miłości, że słuchajcie, tak dziewczyny, używałam waszych tam produktów, ale wiecie, no lubi się zmiany, lubiłam eksperymentować, wróciłam tam, skorzystałam z innych, ale wracam do was, bo takiej cery jak po waszych to nigdy nie miałam, więc, <laughs> więc to jest miłe. Ja myślę, że wasza firma jest dowodem na to hasło, które ja też propaguję, czyli że jakość zawsze się sprawdza. Chociaż pewnie w dłuższym terminie, ale zawsze się sprawdza. Tak, dokładnie, ale to jest właśnie, no właśnie ta cierpliwość jest potrzebna, dlatego, że pamiętam jak mm, sprzedawałyśmy, bo głównie dystrybuujemy przez sklepy zielarskie. I tak było od początku, taki był cel i tak jest na terenie całej Polski. Oczywiście też przez internet i pandemia mocno to ułatwiła i zwiększyła ten e-commerce, natomiast... Pamiętam na początku, właśnie, jak w sklepach zielarskich y, bardzo często przychodziłyśmy z nowym produktem i właściciele tych sklepów mówili: No, dobrze, dobrze, to pobądźcie tak na rynku za dwa lata. Jak przetrwacie dwa lata, to zapraszamy, wróćcie. A my: No, jak to? Ale jak mamy przetrwać, jak wy nas nie chcecie? Mhm. Mimo, że o, właściciele sklepów zielarskich bardzo dobrze znają się na składach właśnie produktów kosmetycznych i bardzo często brali ten skład, czytali, mówili: No, tak, no, to jest dobre, dobre, no ale przyjdzie za dwa lata. Myślę, że po tylu latach na rynku jesteście już firmą doskonale znaną i lubianą. Ja osobiście też korzystam bardzo często z Waszych o, kosmetyków. E, także życzę Wam jeszcze wielu takich lat na trudnym polskim rynku, być może też na rynkach zagranicznych, kto wie. Zobaczymy. E, I bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Fajnie, że ten powrót do natury jest propagowany wreszcie. O, super, tak. Dziękujemy <laughs> bardzo i wszystkich pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. E, w moim studiu gościła dzisiaj Marta Remplewicz. Dzięki wielkie.